kilka tygodni zimy z pewnością dla wielu z Was jest okresem, kiedy nie używacie rowerów, odstawiacie je do komórki, na balkon. Natomiast co trzeba robić w tym czasie z rowerem, żeby na wiosnę, kiedy do niego wrócimy, nadawał się do użytku? Spytam się eksperta, który zdecydowanie zna się lepiej na tej sprawie niż ja. Po świętach na wdechu. Dzień dobry. Tomasz, Max Bike. Tak. Powiedz mi, jak ktoś nie chce jeździć rowerem w zimie, to czy on powinien przyprowadzić do ciebie rower, go zostawić, wystawić na balkon, wystawić w piwnicy? Co powinien zrobić z rowerem, żeby ten rower był dalej sprawny? Dużo zależy od tego, w jakim stanie jest rower. Bo jeżeli są osoby, które w jakiś sposób całorocznie dbają o rower, mają schludny rower, unikają jeżdżenia po śniegu, to nagle się okaże, że ten rower wystarczy przetrzeć szmatką, nieco powiedzmy natłuścić łańcuch, zabezpieczyć sobie ewentualnie folijką, żeby tu i ówdzie jakaś tam wilgoć nie dostawała się i wstawiamy rower sobie do suchego pomieszczenia i on bardzo ładnie przezimuje nam nie tylko zimę, ale jakiś dłuższy okres. Czyli nie balkon. No balkon z racji zmiany temperatury, nasłonecznienia i wilgoci jest jednym z gorszych miejsc do przechowywania, chyba że ten rower odpowiednio sobie zabezpieczymy. Dobra, ktoś się kompletnie na tym nie zna. Lepiej przyprowadzić do ciebie taki rower i czy na wiosnę przyjść z niezabezpieczonym rowerem i oddać twoje ręce? Liczba osób, które przyprowadza rowery na wiosnę jest na tyle duża, że musimy się liczyć z tym, że będziemy mieli dłuższy czas oczekiwania. Przyprowadzając rower teraz, czas oczekiwania jest krótszy, tylko że jak już go ten rower sobie wypieścimy, wysmarujemy, wyczyścimy, to też warto by było go przetrzymać w jakimś odpowiednim miejscu, żeby nie było to, co zrobimy teraz, nie poszło na marne. Powiedział Tomasz. Tak, to ja powiedziałem, tylko teraz jestem przebrany za żula.